Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic 3 & Knuckles. Dokładnie. W dzisiejszym odcinku mamy wodny poziom o nazwie Hydro City Zone, który jest super poziomem, pomimo to, że jest wodnym. Da. Ogólnie jest dla mnie mega. No kurde, co tu więcej mówić. Ma super muzykę, super level design i tak dalej. W porównaniu do Labyrinth Zone jest o niebo lepszy. Króluje nad tym poziomem zdecydowanie. Spindasza miałeś użyć w LOL. Tak. Póki co muzyki Michaela Jacksona nie doświadczymy tutaj. Piosenki zrobionej przez niego, ponieważ będzie dopiero w akcie drugim. Ale chyba jednak nie będę wam puszczał oryginału, ponieważ nie chcę przerywać tego odcinka i tak dalej. Jakoś dam wam po prostu linka pod filmem i to chyba będzie wam starczyć, tak mi się wydaje bynajmniej. Ojdź, użyj spindasza, Sonic. Idziemy teraz do pierwszego special stage'a, jakby ktoś pytał. Okej. I pięknie. Zobaczcie, miałem krótką przerwę. Ogółem, jak słyszycie, troszeczkę już lepiej jest, jeśli chodzi o mnie. Już nie mam takiego kaszlu i nie mówię tak przez nos. Wczoraj tak mnie dopiero dojebało. Luju, nie rób moonwalkingu, błagam cię. Ogólnie w tej chwili już nie jest aż tak źle. Mam jeszcze ten kaszel i tak dalej, ale nie mówię już przez nos. Nie wiem, co mi się wczoraj stało. W sumie nie miałem kataru, jakoś nie smarkałem ani z tym rodzaju. Po prostu mówiłem przez nos wczoraj. Chuj wie dlaczego. Dobra, ten special stage jest jeden z moich... No, nie lubię go po prostu. Często się te gubię. Mimo to, że te mamy do zebrania chyba pięciu niebieskich kul, co widziałem, to i tak ten poziom jest taki troszeczkę, no, słabiutki, bo czasami można się tutaj po prostu pogubić. Wow. Dobra, teraz chodźmy... Albo i nie. No, już się zgubiłem, jak widzicie. O, cicho. Pięknie. Jej! Kolejny szmart chaosu jest nasz. Pięknie. 5 szmaragdów. Ruszamy dalej. Okej. No, ogółem poziom jest super po prostu dla mnie. Jest szybki, ma super soundtrack, no kurde, no wszystko co mu potrzeba. Najwyraźniej czego wraz z tą osłonką, że tak powiem, znaczy starczą, tarcza śmato, mamy, no możemy oddychać pod wodą, co jest super dla mnie po prostu. Nienawidzę tych pirani. Jak one się do was doczepią, to będą was gryźć tak długo, dopóki nie zabiorą wam wszystkich ringów i dopóki nie zginiecie. Tak, takie są głupie te piranie. Więc lepiej trzymać się od nich z daleka. Ogółem to jest masakra z nimi, czasami. No, nic nie można zrobić, po prostu już się przy tym obronić się nie obronisz. I ogółem nie jest dobrze. Okej. Oh yeah. I mamy bosseła. Ogólnie boss, ten boss jest bardzo łatwy ogółem. I napierdzie, lać w niego, co się stało się? No. Byłby bardzo łatwy, gdyby nie to. Pięknie, Tailsik. Oh yeah. Pięknie. Sonic got through act 1. I teraz mamy tą zajebistą muzyczkę skomponowaną przez samego Michaela Jacksona. O, kolejne życie, miło. Hydro City Zone, akt drugi. Jeśli ktoś, kto słucha muzyki Michaela Jacksona, to już powinien znać ten utwór. Ja się teraz trochę zamknę.
Jak słyszycie, muzyka jest zajebista po prostu do tego poziomu. I właśnie ten poziom, akt drugi, jest chyba moim ulubionym poziomem w całej tej grze, po prostu jest mega. Aż bardzo lubię też Lava Reef Zone. To też jest bardzo miły poziom, chociaż jest przeciwieństwem tego, bo tam mamy lawę, lol. Ale chodzi o sam fakt, że lubię bardzo też tam level design i tak dalej. Muzyczka też jest bardzo super w tamtym poziomie. Oh yeah! Z tą muzyką tyle po prostu wspomnień z Sonikiem po prostu mi się nasuwa w tej chwili, że to aż szkoda gadać, ludziska. Muzyka jest tak strasznie nostalgiczna. It's blast processing. Jeśli ktoś zna ten tekst, no to gratuluję dla niego, plus 10 punktów. Jest to z reklamy Sega Genesis z lat tam 90. I zjebałem tutaj właśnie, ponieważ tam jest nasz special stage. O, właśnie tu, tam na górze. Wohoho! Teraz będę lamił. Tak, wiedziałem, że tutaj... No nie, traciłem ringi. No, luju. Musimy się tam dostać, ponieważ wtedy nie będzie szmaragdu, chaosu. Teraz będzie lamerstwo, tak, niestety. No, 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 no. Pięknie. Czy tak sądzę, że to będzie szmaragd chaosu? Będzie śmiesznie, jak się okaże, że cisłem się tutaj na nic. Bo cisłem się tak jakby na nic. Znaczy, chyba tutaj właśnie dzięki temu dojdę zaraz do special stage'a. Mam dla niej taką nadzieję. Okej. Auć. Tam, tutaj przez tą drogę i tak będziemy ten... będziemy bliżej już do szmaragdu chaosu, tego special stage'a ogółem. O, snap. Okej. Patrzcie na tą prędkość. Czemu dzisiaj takie gry nie są tworzone od Segi? No czemu? I czemu zjebałem? Tam jest ten szmaragd chaosu w tej chwili. Charge, który gówno dał. Wait. To się może przydać. Okej. Ja to naprawię. I teraz spin dashem tutaj. Pięknie. I whoopsie daisy. Lecimy tam. No kurde, znowuż to samo. Pepere siabada bada. Dobra, jeszcze raz zobaczmy. Dostałem to kurwa bez komentarza. Nie męczyłbym się tak, gdyby nie to, że chcę pójść do special stage'a, gro. No. Ostatni raz próbuję na nagraniu, jeśli mi się teraz nie udało, to spotkam się z wami, jak mi się uda w końcu, lol. Iść tam! Wracam po przerwie. Okej, już jestem. Udało się, lol. Nie, wait, muszę być tutaj. Okej, i mamy special stage. Wbijamy. I znowu była krótka przerwa, ale tym razem akurat po to, żeby zrobić jednak zapis gry, ponieważ ten special stage to jest kurde masakra. Patrzcie, mamy do zebrania niebieskich piłeczek, kuleczek, lol. I w tej chwili, jak będziemy się cofać, będziemy musieli przeskakiwać przez te czerwone kuleczki, które już tutaj odblokowaliśmy. Jeśli uczyście się, zgubimy, a znając mnie, zgubimy się nieraz, tak więc musimy uważać. Zobaczmy. Byliśmy już tam.
tutaj też już, kurde, tak jakby byliśmy, to lecimy tędy, zobaczymy. O luju, nienawidzę takich poziomów, labirynty, kurde. Idź, Sonic, błagam cię tam. No, właśnie o tym mówiłem. Skok, dziękuję. Tutaj mnie jeszcze nie było, bardzo dobrze. Boję się, że zjebię. I że taka zabawa bez jakiegoś safe state'a szybkiego zaraz może się dla mnie źle skończyć. Jump, jump, pięknie. Ło, ło, Sonic, nie, nie, błagam cię, nie rób mi tego. Dziękuję. Pięknie, pięknie, pięknie. Papeją. I kolejny szmart chaosu. Jakimś cudem jest nasz. Wow. 6 szmartów chaosu. Jeszcze tylko jeden special stage i mamy wszystkie. Zbierz je wszystkie. Nie wiem, czy w tym poziomie nam się to uda. Chyba tak. Tak sądzę. Okej, wracamy. Okej. Nie udałam się. Czyli w następnym poziomie. Knuckles, ty śmieciu! Okej. I mamy Eggmana. Ten boss jest taki pół na pół. Super Soniciem przychodzi się go miło. Ale bez tak, no, średnio. Kurde, da się na to wskoczyć chyba, nie? Zawsze. Tak, da się. Pięknie. Tak jak, widzicie, nie możemy doskoczyć do bossa. To jest taki jakby właśnie legit tego bossa. Że jest to niemożliwe, dopóki albo się tak właśnie nie zbliży, albo nie będziemy mogli skoczyć z fali. Nie wiadomo, dlaczego możemy skakać z fali. Tak fajnie jest, YOLO. Okej. Okay. Jump! Jump! LOL! Teraz mi się udało! Chyba dzięki tarczy. Jakoś się fajnie odbiłem. Ba-ba-bam! Sonic Go Through Act 2. Teraz chyba nie chciał się ustawić w swoją pozę i robi moonwalking do przodu. Tak, teraz będę cały czas was atakował moonwalkingiem, sorry. LOL, znowu robi. Marble Garden Zone, Act 1, ale to w następnym odcinku, ludziska, tak więc... Wow, mamy 6 magdów chaosu w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć ten ostatni, żebyśmy mieli je wszystkie, dokładnie. Tak więc, jeszcze raz, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał, pomimo to, że lamiłem troszeczkę w Hydro City Zone Act 2. Tak, w linku będziecie mieli, znaczy w linku, w opisie będziecie mieli link do oryginalnej piosenki Michaela Jacksona, która została przerobiona właśnie w tej grze. Obczytajcie sobie to, to jest naprawdę to samo i muzyka ogółem jest zajebista. Tak więc polecam, enjoy. Tak więc do zobaczenia, do następnego odcinka. See ya!